Co jest kocie? To tytułowe pytanie książki Małgorzaty Biegańskiej-Hendrych z wykształcenia historyki, technika weterynaria, z pasji aktywnej działaczki w Fundacji Kocie Życie. Promocja książki i wykład poświęcony dzikim mieszkańcom współczesnego świata, czyli kotom, odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie w ramach nowego cyklu Biblioteka dla psa i kota. Małgorzata Biegańska-Hendrych wprowadziła publiczność w tajniki kocich emocji i reakcji, odwołując się do historycznej ewolucji tych zwierząt i do własnych bogatych doświadczeń z czasu prowadzenia domu tymczasowego dla kotów. Podkreśliła, że koty to nadal zwierzęta z dzikimi instynktami, które postanowiły zamieszkać z człowiekiem. Była to więc decyzja ich, a nie nasza. Autorka książki, opowiadając o swoich potopiecznych, udowodniła, że udomowione koty wciąż przejawiają zachowania podobne do zachowań lwów na sawannie. Głównym przesłaniem wykładu była teza mówiąca o tym, iż nie jesteśmy właścicielami kotów, a jedynie ich opiekunami. Pisarka przedstawiła kilka wzruszających i zabawnych historii o kotach, które wychowała. Ilustrowała to filmikami. Miała z czego wybierać, ponieważ w swoim domu gościła ich przez lata kilkaset. Małgorzata Biegańska-Hendrych uświadomiła zebranym, jak wiele kocich sygnałów jest błędnie przez nich odczytywanych i jak należy je rozumieć, aby żyć ze swoimi pupilami w zgodzie. Wykład zrodził wiele pytań słuchaczy. Najbardziej interesował ich sposób, w jaki należy postępować w przypadku przygarnięcia pod swój dach kolejnego zwierzaka.